Chwała Bogu. Bracia i siostry, tak jak tutaj Radek powiedział, też pozwolę sobie, żeby spojrzeć trochę na was, ale tak już kiedy próbowałem troszeczkę zaglądać tak kątem oka, to stwierdziłem, że niestety coraz mniej ludzi tutaj znam w tym zborze. Oczywiście tych, którzy są w moim wieku i ciut jeszcze młodsi, to tych jeszcze znam, ale tych młodych to już musiałbym długo się przyglądać, żeby ich z kimś skojarzyć z tego starszego pokolenia. Ale cieszę się, bardzo się cieszę i cieszymy się wspólnie, że możemy być razem z wami. Przewozimy wam też serdeczne pozdrowienia z Gorzowa, ze zboru. No skoro już wiecie, że zostałem na kolejną kadencję prezbiterem okręgowym, no to też was i proszę i mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać w modlitwach, kiedy tylko wam się wspomni jakiś tam człowiek w Gorzowie. Pamiętajcie, że to chodzi o mnie czy o nas. Proszę was o modlitwy, proszę was o wsparcie, bo jestem prezbiterem okręgowym, jestem pastorem jeszcze 3 zborów, byłem 7 zborów jakiś czas temu, teraz już tylko 3, a tak naprawdę 2, bo w tym 3 to są osoby, które usługują, natomiast ja od jakiegoś czasu też dojeżdżam do Kostrzyna, to jest 45 kilometrów od Gorzowa i tam zwykle w niedzielę po południu albo w sobotę po południu mamy takie mini nabożeństwo, mini z tego względu, że po prostu jest mini ludzi, niewiele ludzi, ale też chcemy wspólnie ze zborem w Gorzowie wesprzeć ten zbór. Tam kiedyś był zbór, około 30 osób, niestety posypało się, mówiąc krótko, i trzeba teraz zrobić, żeby ten zbór zaczął żyć, zaczął istnieć, istnieje, ale żeby zaczął żyć, żeby jakieś odnowienie przyszło. To chyba tyle. Dziękuję tutaj Radkowi za te klipy i też za tą informację odnośnie prześladowanych chrześcijan. Myślę, że to jest niezwykle ważne, byśmy się cały czas modlili o ten Kościół, ale jedna charakterystyczna rzecz, która dzieje się w tamtych krajach prześladowanych, cierpiących, to wiecie, że tam jest przebudzenie. Tam jest przebudzenie. Tam się dzieją niesamowite rzeczy. Tam się dzieją naprawdę cuda i znaki, dlatego że Bóg tam działa, a ludzie są oddani, poświęceni Chrystusowi, poświęceni Bogu. Chciałbym was wszystkich zachęcić, bracia i siostry, do tego, abyśmy mieli otwarte serca nie tylko o to, abyśmy modlili się o prześladowany Kościół, o naszych braci i siostry, ale byśmy też modlili się o różne służby, które są w naszym Kościele, które zajmują się ludźmi, czy to ubogimi, czy ludźmi wykluczonymi społecznie, czy też z tych powiedzmy kręgów. Wczoraj mieliśmy konferencję dyrektorów Akcji Humanitarnej Życie w Rzeszowie. Ja oprócz tego, że jestem prezbiterem okręgowym i pastorem, jestem dyrektorem 2 oddziałów Akcji Humanitarnej Życie. Jednego w Gorzowie, drugiego w Żarach. No więc możecie sobie wyobrazić, jaki jestem szalony, że się tym w ogóle zajmuję. Ale tak Pan widać chciał i mam nadzieję, że teraz już będzie tylko tak, że będę miał coraz mniej obowiązków, a nie coraz więcej. Ale póki co jestem też dyrektorem właśnie Akcji Humanitarnej. Wczoraj mieliśmy spotkanie i bracia i siostry z różnych miejsc w Polsce składali świadectwa o swojej działalności, więc zajmują się przeróżnymi dziedzinami w swoich miastach czy w okolicach. Począwszy od gwiazdkowej niespodzianki, no to dla nas znane, ale zajmują się czy to dziećmi, czy to w Szczecinie jest taki stosunkowo niedługo istniejący oddział Akcji Humanitarnej Życie, ale działają przepięknie w całym, myślę, nie tylko powiecie czy okolicy tam Szczecina, działają w ośrodkach pomocy, nie w ośrodkach, w szkołach dla dzieci specjalnej troski. Ja nie pamiętam, nie wiem jak to się nazywa, w takich szkołach czy ośrodkach, gdzie jest trudna młodzież. I każdy tydzień przynajmniej do kilku takich ośrodków jeżdżą małżeństwo naprawdę wspaniałe, oddane Bogu, poświęcone. I myślę, że potrzebujemy więcej takich właśnie oddziałów akcji humanitarnej i też potrzebujemy, aby więcej osób się zaangażowało w to, aby pomagać tym, którzy są najbiedniejsi, najubożsi. Też wam powiem jeszcze jedno świadectwo, że takie właśnie klipy i te informacje o prześladowanym Kościele mnie także bardzo mocno poruszają. Ale chcę wam powiedzieć, że byłem w tym roku 2 raz na Woodstocku. Ja mam 60 lat, nie?
Ja myślałem sobie, że w ubiegłym roku jak pojadę na Woodstock, to tam będą takie małolaty. No i taki byłem ciekaw. Pojechałem z zespołem z Tczewa, oni tam mieli swój koncert. Ja pojechałem z nimi tak mniej więcej rozpoznać sytuację, rozpoznać sprawę. I być może ja wam to mówiłem, ale poszedłem sobie przed tą tak zwaną dużą scenę i małą scenę i nagle wewnątrz w sercu pojawiło się pytanie. Patrzę na te twarze, na tych ludzi, to nie byli tylko tacy młodzi ludzie, ale byli tam między innymi tacy weterani jak ja. Myślę sobie, ludzie, to oni już od samego początku na każdy ten Woodstock wyjeżdżają. Ale nagle coś zacząłem w sercu przeżywać bardzo mocno. Czego oni szukają? Wiecie, jakby wyrysowane na każdej twarzy, że są to ludzie, którzy czegoś szukają. I teraz pytanie w moim sercu. Kto zaniesie im to, czego oni szukają? Przyszedłem się pod tą dużą sceną, małą sceną, wróciłem tam do tego zespołu. Wróciłem potem do domu i to była jedyna noc, którą nie mogłem spać. Jedyna noc w moim 60-letnim życiu, którą nie mogłem spać. Następnego dnia miałem głosić kazanie w zborze w Gorzowie i chyba z 6 razy musiałem przerwać, bo wiecie, cały czas widziałem te tysiące ludzi i pytanie, kto im zaniesie to, czego oni szukają. I w tym roku postanowiliśmy zrobić coś więcej. No powiem, że zrobiliśmy niewiele więcej, ale jednak trochę więcej, więc pojechaliśmy grupą 12 osób tam ze zboru z Kostrzyna i tam ktoś był jeszcze z innych zborów. Z naszego zboru było 12 osób, rozdaliśmy 21 tysięcy nowych testamentów. I byliśmy w piątek i była taka młoda dziewczyna, niedługo wierząca, chyba z 1,5 roku. Kiedy w sobotę drugi raz jechaliśmy, ona mi mówi to, co przeżyła w piątek wieczorem po powrocie z tego Woodstocku po tym pierwszym dniu. Mówi, że nie mogła spać. Mówi, jak zaczęłam ryczeć. I mówi, jak to jest, że my nie wiemy, że jest tyle tysięcy ludzi poszukujących. My sobie żyjemy w takim środowisku wspanialem. Wszyscy się kochają, wszyscy się miłują, wszyscy się uśmiechają, a tam tyle nieszczęścia. I podjęliśmy decyzję, że w następnym roku, jeśli oczywiście Woodstock będzie istniał, zrobimy jeszcze coś więcej. A gdybyście się chcieli do tego dołączyć, to was serdecznie zapraszam. Być może już od początku roku będziemy robić jakieś plany, co zrobić, bo chcielibyśmy mieć tam taki swoje, jak to nazwać, może jakiś namiot, ale takie swoje miejsce, gdzie cały czas, przez cały okres trwania tego Woodstocku będzie można rozmawiać z ludźmi. Ja rozmawiałem tam z kilkunastoma ludźmi, ludzie otwarci. Nowych testamentów nie było tam za wiele rozrzuconych, ludzie chętnie przyjmowali, a chyba przed wyjazdem na ten Woodstock zapytałem jednego z braci, takiego gościa już też w moim wieku, może trochę starszego i mówię, pojedziesz z nami na Woodstock? A on mówi, nie będę rzucał pereł przed wieprze. Wiecie, naprawdę musiałem zapanować nad sobą, bo a był to człowiek, który ma 5 dzieci, każde z inną kobietą. A on dzisiaj wypowiada się, że nie będzie rzucał pereł przed wieprze. Opanowałem swoje emocje i tylko mu odpowiedziałem tak. Wiesz co? Święci już Biblię mają. Wiecie, czasem jest tak, że my mamy takie klapki na oczach i w pewne miejsca nie pójdziemy, bo nie pasuje. Tylko, że w jaki sposób zdobyć tych ludzi dla Chrystusa, jeśli my nie pójdziemy do nich, jeśli nie wyjdziemy do tych ludzi tam, gdzie oni są. Ja tam na tym Woodstocku widziałem takich niesamowitych ludzi, że wiecie, to co pokazują w telewizji, to wszystko tak pięknie wygląda. Ale tam to jest naprawdę coś Sodoma i Gomora, coś przerażającego. I tam po prostu potrzeba pojechać, rozmawiać z tymi ludźmi, modlić się z nimi. Tam takie małżeństwo, jakoś tak byliśmy od razu, kiedy zacząłem z nimi rozmawiać, tak bardzo się, no, oni mnie rozumieli, ja ich rozumiałem. Zaczęli mi opowiadać o 2 swoich synach, którzy idą w ten straszny świat, że już mają tyle problemów. Co my mamy zrobić? Pytają. Mnie pytają, co mamy zrobić? Jeden ma 17, drugi 18 lat i wszystko nam ucieka, wszystko nam się wymyka spod kontroli. Nasi synowie idą tą drogą, którą oni rodzice im nie życzą.
Ja mówię, słuchajcie, najlepsza droga to modlitwa. Módlcie się do Boga, szczerze, tak jak to do mnie mówicie w tej chwili, zawołajcie do Boga, bo Bóg może wam pomóc w tej sytuacji. Potem z nimi się pomodliłem i z wieloma ludźmi miałem możliwość i rozmawiać, i modlić się tam właśnie na tym Woodstocku. Bracia i siostry, a dzisiaj chciałbym coś powiedzieć na temat przebudzenia. Chwała Bogu za przebudzenie, które ma miejsce tam w tych krajach, gdzie jest prześladowanie. Amen. Chwała Bogu za przebudzenie, o którym czytamy w różnych materiałach, książkach, słuchamy przebudzenie i tak byśmy marzyli o przebudzeniu. Marzycie jeszcze o przebudzeniu? Albo w ogóle, czy Pan Bóg ma zamiar jeszcze zesłać do Polski albo do Europy przebudzenie, czy może już nie, może już Bóg zapomniał o Europie i o Polsce. Bracia i siostry, ja myślę, że jeszcze jest przebudzenie przed nami. Być może nawet ja tego jeszcze dożyję, ale ja wierzę, że Bóg jeszcze chce przebudzenie zesłać. Oczywiście, że przebudzenie jest suwerennym działaniem Boga, ale my, wierzący ludzie, mamy coś do zrobienia w tym zakresie, w tej dziedzinie. I oczywiście ja w swoim zborze chyba z 7 razy usługiwałem na temat przebudzenia, warunków przebudzenia, przeszkód, jeśli chodzi o to, kiedy czy na drodze do przebudzenia. I dzisiaj chciałem zwrócić uwagę właśnie na te przeszkody. Nie będę mówił o warunkach przebudzenia, o tym, czym jest przebudzenie, bo myślę, że wszyscy się o to modlimy, wszystkim nam zależy na tym, żeby było przebudzenie. Przebudzenie, wiemy, od kogo się powinno rozpocząć przebudzenie? Od pastora, nie? Jeśli chodzi o przebudzenie, każdy powinien paluszek skierować tu, ode mnie. Przebudzenie musi się rozpocząć ode mnie. Jeśli nie rozpocznie się ode mnie, to go nie będę przeżywał. Jeśli nie będę miał otwartego serca, to nie będzie przebudzenia. Być może inni będą przeżywać przebudzenie, ale ja będę suchy, będę, jak to jest napisane w jednym z psalmów, że oporni pozostaną w ziemi suchej. Oporni pozostaną w ziemi suchej. Dlatego, kochani, chciałem na temat przeszkód, na drodze do przebudzenia dzisiaj parę słów powiedzieć. I mam nadzieję i też taką ufność, że modlimy się o przebudzenie. Jest to oczywiście jak najbardziej właściwa modlitwa, pragnienie naszych serc, aby przyszło przebudzenie, aby Bóg działał w taki nadzwyczajny sposób. Nie wiem, czy tutaj pastor Janusz czy pastor Merensuski pamiętają, był kiedyś w Polsce taki misjonarz, był pastorem zboru w Zawierciu. On wcześniej był pastorem dużego zboru w Brazylii, bodajże 2000 zboru i też był no, takim powiedzmy prezbiterem okręgowym w jakiejś tam dzielnicy Brazylii. I przyjechał do Polski i zakładał zbór w Zawierciu. Ja pamiętam ten czas, zajmowałem się wtedy misją 2 razy, ewangelizacja namiotowa w Zawierciu. Goście jacykolwiek przyjechali do Zawiercia. Kaznodzieje najlepsi do Zawiercia, bo tam będzie przebudzenie, bo przyjechał pastor z Brazylii. Nie pamiętam, czy tam był 3 lata, czy 3,5 roku, ale potem, kiedy miał wyjeżdżać z powrotem do Brazylii, spotkał się, ja nie pamiętam, czy to było na spotkaniu pastorów, czy to on osobiście ze mną rozmawiał, bo miałem tam parę razy z nim takie spotkanie, ale on mówił, opowiadał, czym się charakteryzowało przebudzenie w Brazylii. Mówi tak, był okres, że chcieliśmy wykształcić pastorów kaznodziei, a więc do szkół biblijnych ich wysyłaliśmy. Takie parcie było na to, aby oni zdobywali jak najwięcej wiedzy. A potem, kiedy przyszło przebudzenie, ci wykształceni inżynierowie, teologowie, inżynierowie siedzieli gdzieś tam w ostatnich ławkach, a Pan Bóg wybrał sobie zwykłych ludzi, prostych ludzi, ale mających serce dla Boga takie wypełnione miłością i pragnieniem nieustannej zmiany. I mówi, to było zaskakujące. Ale też powiedział ten brat tak, że gdybym poświęcił tyle pracy, tyle czasu w Brazylii na powstanie nowego zboru, to mówi tak, zapewniam wam, że przynajmniej 1000, a według mojego zrozumienia 2000 ludzi bym miał w zborze. A tutaj miał 20 kilka osób i powiedział tak, przebudzenie jest w Brazylii. U was przebudzenia nie ma. Pracujcie ciężko, służcie Bogu jak najlepiej i czekajcie na to Boże wylanie, na to Boże błogosławieństwo, bo ono przyjdzie. Teraz będą się ludzie nawracać, 1, 2, 3, może 10, ale jak przyjdzie to Boże poruszenie, będą ludzie nawracać się 10, setkami, a może i 1000.
Ale też powiedział tak, że to Boże przebudzenie tym się charakteryzowało, czy charakteryzuje w Brazylii, że, i dał przykład, jakiś człowiek ukradł rower i jest na nabożeństwie, fajnie, chwała Bogu, uwielbia Boga i nagle ktoś tam inny wstaje, palcem tam kieruje, ty w zielonym swetrze, co tam ten rower schowałeś za tą stodołą w tych krzakach? Dlaczego go ukradłeś? Jak ty możesz tutaj siedzieć taki spokojny? Tym się charakteryzuje przebudzenie. Chcemy przebudzenia. Chwała Bogu, niech ono przyjdzie. Ale pamiętajmy, że przebudzenie też się tym właśnie będzie charakteryzować, kiedy przyjdzie, że nie będzie zakrytych grzechów. Bo bracia i siostry, przeszkodą na drodze do przebudzenia jest grzech wierzących ludzi. Nie grzech, który popełniamy, bo nam się zdarzył, ale grzech, który ukrywamy w sercu. I to jest przeszkodą do tego, aby przyszło przebudzenie. Możemy się zastanawiać, czy wierzący w ogóle mogą być przeszkodą w przebudzeniu, ale tak naprawdę tylko i wyłącznie przeszkodą w przebudzeniu, w tym, aby przyszło przebudzenie, są właśnie wierzący. Ludzie w świecie nie są przeszkodą w przebudzeniu. Ja w ogóle to mówię w swoim zborze, że się dziwię, że ludzie tak mało grzeszą. Powinni więcej. Natomiast też się dziwię temu, kiedy wierzący grzeszą i się do tego nie przyznają, ale to chcą utaić albo powiedzieć tak, a co to takiego, a on jeszcze gorzej postępuje. Lekceważenie grzechu, tajenie grzechu jest przeszkodą w przebudzeniu. I dlatego Słowo Boże nas do tego zachęca, abyśmy z grzechem zrobili porządek. I chociaż przebudzenie jest suwerennym dziełem Boga i nie możemy go wywołać my, ludzie, jakieś ludzkie wysiłki, jakieś ludzkie metody, to jednak my możemy być przeszkodą w przebudzeniu i ważne jest to, chodzi o to, abyśmy przeszkodą w przebudzeniu nie byli. I Słowo Boże nas uczy, że mówi nam apostoł Piotr, że nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? Ten sąd, o którym tutaj Słowo Boże mówi, o którym apostoł Piotr mówi, jest błogosławieństwem dla Kościoła, błogosławieństwem dla mnie i dla każdego wierzącego, bo kiedy przychodzi Boże sąd na moje życie, a więc kiedy zauważam, że coś popełniłem niewłaściwego, to trzeba się z tego cieszyć, że Bóg mi przyświeca na to. Tragedią jest, jeśli wierzący człowiek nie dostrzega w sobie grzechu, a ten grzech popełnia. Oczywiście ja nie mówię teraz o grzechach takich, że kogoś zabijesz albo kogoś okradniesz, chociaż i Słowo Boże o tym mówi. W liście do Efezjan w 4 rozdziale czytamy w 22 wersecie i dalsze. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I potem dalej apostoł Paweł mówi, przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Do kogo to apostoł Paweł mówi? Do niewierzących czy do wierzących? List do zboru w Efezie, do Efezjan. A więc przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie ten zielony rower, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. I to są słowa skierowane do nas, bracia i siostry, do każdego z nas. Kiedy my mówimy o grzechu ludziom niezbawionym, to mówimy upamiętajcie się. Natomiast do nas Bóg mówi, że mają być pewne rzeczy usunięte, że mają być, że mamy zewlec z siebie z tego starego człowieka i odnowić się w duchu umysłu naszego. Kochani, i te przeszkody w przebudzeniu to właśnie pierwszą z przeszkód, bo chcę zwrócić uwagę na dwie przeszkody w przebudzeniu. Tą pierwszą przeszkodą jest po prostu
ukrywany grzech w sercach ludzi wierzących. Słowo Boże mówi, i ukorzy się mój lud, znany fragment Słowa Bożego, który jest nazwany moim imieniem, będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię i będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. A więc, jeśli ukorzy się mój lud, bracia i siostry, jest czymś tragicznym, jeśli chodzi o wierzących ludzi, jeśli tacy ludzie wierzący ukrywają grzech. To jest jakieś nieporozumienie. I Bóg wzywa nas do tego, abyśmy się ukorzyli przed Bogiem. A tak naprawdę chyba chodzi o taki nieustanny proces, bo przecież nam się może zdarzyć grzech. Przecież może się zdarzyć to, że z żoną mam jakieś nieporozumienie. Może się zdarzyć wierzącemu. Ale co zrobię z tym? Czy to zlekceważę, czy będę to traktował jako takie nic, czy może zrobię to, co należy. A może mi się zdarzyć, że się na kogoś pogniewam, bo przecież jesteśmy ludźmi, bo gdzieś emocje wzięły górę, ale co dalej z tym zrobię? Czy może powinienem przeprosić tego kogoś, na kogo się pogniewałem? A co z tym plotkowaniem albo oskarżaniem? Ja niedawno miałem na modlitwie naszej zborowej takie przeżycie, w poniedziałki mamy modlitwę i zacząłem tak sobie przechodzić pomiędzy rzędami. Nagle opanowało mnie, może nie opanowało, ale nagle zacząłem coś takiego przeżywać, że na niektórych tych krzesłach siedzą ludzie, którzy zamiast błogosławić pozostałych, błogosławić Kościół, to oczerniają ich. I wiecie, że się aż wystraszyłem i postanowiłem nie chodzić pomiędzy tymi rzędami, bo mniej więcej wiem, kto gdzie siedzi. I nie chciałem tego, ale było to na tyle jakieś mocne przeżycie, że na ten temat w zborze musiałem powiedzieć szczerze, otwarcie, bo myślę, że nie ma co tutaj, oczywiście nie używałem nazwisk, ale powiedziałem o tym, czym jest oskarżanie, czym jest oczernianie, a do czego zostaliśmy powołani. I nam się zdarzają takie grzechy języka. Jeszcze raz powiem, kochani, największą przeszkodą na drodze do przebudzenia są grzechy i to grzechy ukryte, grzechy utajone przez wierzących. Gniew, plotkarstwo, zazdrość, kłamstwo, jakaś cielesna pożądliwość, czasem nieczyste myśli. A Słowo Boże nam mówi, kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. I Słowo Boże bardzo jasno, bez żadnego cienia wątpliwości wskazuje nam, wierzącym, drogę do osiągnięcia miłosierdzia. Jaka to droga? Wyznać grzech, przyznać się, sprawdzić swoje serce, zbadać swoje serce i od razu przyznać się do tego. I ta droga to właśnie wyznanie grzechu i porzucenie grzechu. Te grzechy, które tutaj przeczytałem, czy które są zapisane w liście do Efezjan, to byśmy mogli je nazwać grzechami ciała, ale są też inne grzechy, tak zwane grzechy ducha. To oczywiście pycha, a więc myślenie o sobie, że jestem kimś, ważnym, albo taka próżność polegająca na tym, że chcę zwrócić na siebie uwagę, że ja jestem tutaj pępkiem świata, staję się takim bohaterem własnych opowieści. Niekiedy świadectwo, zamiast być świadectwem, staje się prezentacją bohatera własnych opowieści. A więc ja to zrobiłem. Albo tego nie zrobiłem. Jeszcze inne grzechy to obłuda, a więc próbuję udawać kogoś innego niż jestem. A jak myślicie, czy brak modlitwy to też grzech? Jeśli Słowo Boże nam mówi, że mamy nieustannie się modlić, to brak modlitwy, wydaje mi się, to też grzech. Bo przecież Słowo Boże i myślę, że Duch Święty też nas zachęca do modlitwy. Inny grzech to zaniedbywanie czytania, studiowania Słowa Bożego, poznawania Słowa Bożego. To grzech. To grzech, który trzeba wyznać, z którym trzeba się uporać, wyznać i wyprostować te ścieżki. Grzechem ducha wstrzymującym przebudzenie może być głoszenie Słowa Bożego, które skupione jest na człowieku i wywyższające człowieka. Grzech, myślicie, że to jest?
Jest tyle idoli. Jedną z rzeczy, którą ja jestem zaniepokojony i to w ostatnim czasie i też niedawno takie kazanie wygłosiłem pod tytułem najważniejsze, aby najważniejsze było najważniejsze. Bo ludzie popadają w skrajności. Słyszałem, jak pewien człowiek, a powiem, pewien pastor powiedział w swoim zborze tak. Relacje są najważniejsze, ważniejsze niż Słowo Boże. Wiecie, jak ja to słyszałem, to sobie myślę, Boże, no co to jest grane? Niektórzy uważają, że najważniejsze jest na przykład dary Ducha Świętego, inni uważają, że najważniejsze są może uczynki, jeszcze inni, że modlitwa. Ale czy w ogóle możemy powiedzieć, że coś jest najważniejsze? Ja bym powiedział, że najważniejsze jest to, co Duch Święty chce powiedzieć do ciebie, co Duch Święty chce powiedzieć do zboru, dlatego że On chyba najlepiej wie, prawda? On najlepiej wie. I dlatego żyjemy w takim czasie, że ludzie popadają w skrajności, popadają w takie w myślenie, w taki sposób myślenia, że coś jest ważniejsze, najważniejsze, a jeśli coś jest najważniejsze, to znaczy, że inne nie jest ważne. I stąd rodzą się potem jakieś nieporozumienia, jakieś podziały, albo też takie właśnie głoszenie, które wynosi, wywyższa kaznodzieje. Są ludzie na Facebooku, którzy tylko jednego idola mają. I to, jak ja coś takiego przeczytam, od czasu do czasu na Facebooka wejdę i widzę, że ktoś tam, jakaś siostra albo jakiś brat znowu tego samego tam idola słucha, to sobie myślę, aha, ma problem. I tak jest. Bracia i siostry, żyjemy w czasie, kiedy takie rzeczy się zdarzają. Przeszkodą w przebudzeniu jest głoszenie skrajnych albo też niebiblijnych nauk. Jeszcze inną przeszkodą, o której nam Słowo Boże mówi, jest zapominanie Boga. Księga Izajasza nam mówi, 17 rozdział, bo zapomniałeś Boga swojego Zbawiciela i nie pamiętałeś o skale swojego schronienia. Dlatego choć sadzisz rozkoszne sadzonki i zasiewasz obce kwiaty, w dniu, którym je sadzisz, możesz sprawić, że rosną, a następnego poranka możesz swoją sadzonkę doprowadzić do zakwitnięcia, lecz w dniu choroby i nieuleczalnego cierpienia nie będzie zbioru. Księga Jeremiasza nam mówi o tym, że ludzie porzucili to źródło wód żywych, a wybudowali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. A więc to jest pewien obraz, który nam pokazuje, że ludzie zapomnieli Boga, a zwrócili uwagę na zupełnie coś innego. Modne są dzisiaj na przykład tak zwany coaching i mentoring. Ja uważam, że to jest dobre, ale jeśli to jest postawione wyżej niż Bóg, to jest zwiedzeniem i zagrożeniem dla chrześcijaństwa. Dlatego, bracia i siostry, największą przeszkodą są takie te małe grzechy, na które my czasem nie zwracamy uwagi albo je lekceważymy. Przeszkodą do tego, aby było przebudzenie. Dlatego też co nam Słowo Boże sugeruje? Badaj moje serce, Panie. Poznaj, czy nie kroczę drogą zagłady. Dlaczego psalmista Dawid modlił się, badaj mnie Boże i poznaj serce moje i doświadcz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną? Psalmista Dawid wiedział, że on sam z siebie nie ma właściwego rozpoznania, jak wygląda jego serce. Ale kto wie, jak wygląda moje serce? Wie Bóg. I być może nagle ci powie, a tak tam o tej siostrze gadałeś drugiemu na ucho, tak o niej plotkowałeś, albo jeszcze coś innego. Przeszkodą do tego, aby było przebudzenie, są grzechy wierzących ludzi utajone, niewyznane. A teraz przechodzę do drugiej przeszkody. Drugą przeszkodą, która może się zdarzyć, jest letniość, bierność i pasywność. W Księdze Sędziów, 5 rozdziale, 15 i 16 werset, Słowo Boże tak mówi. Księga Sędziów, 5 rozdział, 15 i 16 werset. I książęta z Isachara byli z Deborą, a jak Isachar, tak i Barak. W dolinę poniosły go jego nogi, lecz w oddziałach Rubena były długie rozważania. Dlaczego siedziałeś bezczynnie między dwiema owczarniami? By słuchać fujarek przy trzodach? W oddziałach Rubena były długie rozważania. Fragment ten nam mówi o okresie, kiedy
Debora razem z Barakiem walczyli przeciwko wrogom, przeciwko Kananejczykom, a więc była to trudna sytuacja dla narodu Bożego, narodu izraelskiego i w takim trudnym momencie należało zewrzeć szeregi, należało się skrzyknąć i wszyscy walczyć przeciwko Kananejczykom. Czy my żyjemy w czasie walki? Żyjemy. Żyjemy w czasie walki. Cały czas jesteśmy zachęcani i odpowiedzialność na nas ciąży, aby modlić się wzajemnie o siebie, aby wspierać się wzajemnie, aby walczyć w modlitwach, aby być błogosławieństwem dla innych. I tutaj czytamy, że w tym trudnym czasie, kiedy należało walczyć, kiedy trzeba było stoczyć tą walkę z Kananejczykami przeciwko wrogowi, i Sacharyci w tym trudnym okresie, trudnym dla Izraela okresie, byli gotowi podjąć decyzję, że pójdą walczyć. I Sacharyci rozumieli, że jest czas walki. Rozumieli, że kiedy Debora i Barak powiedzieli hasło, idziemy walczyć z Kananejczykami, to i Sachareci mówią, amen, idziemy i walczymy. I tak zrobili. Nie tylko wiedzieli, ale tak zrobili. Zrobili, nie siedzieli bezczynnie. Natomiast czytamy, że było inne plemię, to byli Rubenici, którzy w okresie, kiedy należało walczyć, siedzieli pomiędzy dwoma owczarniami i słuchali fujarek. I jest do nich zarzut, dwukrotnie tutaj w tych dwóch wersetach jest napisane, dlaczego siedziałeś bezczynnie między dwiema owczarniami? By słuchać fujarek przy trzodach? Drugim zagrożeniem, aby przyszło przebudzenie, jest brak zaangażowania wierzących w ludzi, wierzących osób w dzieło, do którego ich Bóg powołał. Brak zaangażowania, albo inaczej moglibyśmy powiedzieć, letniość, bierność, pasywność. I Sacharyci byli gotowi w tym trudnym dla Izraela okresie podjąć walkę. Oni wiedzieli, że walcząc o pomyślność swojego narodu można wroga zwyciężyć. Wiedzieli o tym i powiedzieli tak, my przykładamy rękę do tego dobrego dzieła. Wiedzieli, że kiedy ważą się losy narodu, nie można siedzieć bezczynnie, ale trzeba się sprężyć i wspólnie razem w jedności walczyć. Nie tylko wiedzieli, ale się w to zaangażowali. A co robili Rubenici? Rubenici w czasie wojny debatowali. Dyskutowali, prowadzili długie rozważania, a więc zastanawiali się, prowadzili różne długie rozważania. Być może sobie stworzyli jakieś kluby wzajemnej adoracji, być może sobie stworzyli takie grupki, gdzie tylko spotykali się na kawce, na herbatce i dobrze w takim malutkim gronie siedzieć i debatować. Siedzieli między dwoma owczarniami, siedzieli tak naprawdę po środku, a więc ani nie byli za, ani nie byli przeciw, po prostu obojętni. Chcieli być neutralni. Nie jesteśmy ani po jednej stronie, ani po drugiej stronie. A więc Rubenitów cechowała apatia, Rubenitów cechowała obojętność. Byli bezczynni. Pamiętacie, bracia i siostry, co nam Pan Jezus mówi, kiedy czytamy Ewangelię Mateusza czy Łukasza, co będzie cechowało czasy ostateczne? Ludzie będą troszczyć się o byt doczesny. Ludzie będą troszczyć się o to, aby coś dla siebie mieć. Nie będzie troski o to, aby walczyć o to, aby Kościół Chrystusa się rozwijał. Będziemy patrzeć wyłącznie na siebie. Wyłącznie na to, aby może kupić sobie lepszy samochód. Wcale to nie jest złe kupić sobie nowszy samochód albo lepszy. Natomiast Bóg wzywa nas do tego, abyśmy byli zaangażowani, abyśmy wtedy, kiedy jest czas walki, kiedy jest czas wojny, nie siedzieli bezczynnie, byśmy nie byli letnimi, obojętnymi, bo jak czytamy w objawieniu świętego Jana, letnik wypluje ze swoich ust. I dlatego, bracia i siostry, pamiętajmy, że Bóg nas nie powołał tylko do tego, żebyśmy się dobrze czuli i na fajnych, wygodnych ławkach raz na tydzień do zboru przyszli, ale jest zadanie. Amen. Zadanie dla każdego z nas. Wspaniałe zadanie. Jest przywilej dany nam przez Boga, że możemy mieć wpływ na innych ludzi, że możemy coś zrobić dla ludzi, którzy są w potrzebach, dla ludzi, którzy nie znają Chrystusa, albo też dla swoich braci, którzy są wokół nas. Oczywiście jest czas na dyskusję, jest czas na rozważanie, ale kiedy jest czas walki, to trzeba walczyć. Ja niedawno byłem w jednym ze zborów tam w naszym okręgu, i zbór gdzieś 60, może 70 osób i odeszło od tego zboru 5 osób.
I kiedy tych pięć osób odeszło od zboru, tam sobie stworzyli jakąś tam malutką społeczność, taki klubik wzajemnej adoracji. Pastor to bardzo przeżywał, każdy z pastorów by to przeżywał. Ale wiecie, co się zdarzyło? Że teraz starsi, zamiast tego pastora razem z całym zborem wspierać, zacząć się modlić, może szukać rozwiązania, może trzeba ich zdobyć z powrotem, starsi odwrócili się przeciwko pastorowi i na pastora: to ty jesteś za to winien. Wiecie, jak ja to słyszałem? No, ja naprawdę jestem spokojnym człowiekiem, ale jak słyszę takie rzeczy, to nie mogę milczeć, więc wziąłem tych starszych i po prostu ich zbeształem. Jak można w taki sposób, kiedy dzieją się złe rzeczy, zacząć się wzajemnie oskarżać? Czy nie powinniśmy, tak jak i Sacharyci, wziąć i razem walczyć, razem wołać do Boga, razem się modlić o to, aby Bóg odmienił sytuację? Tak bardzo łatwo zwalić, zrzucić winę na kogoś. Ale Słowo Boże nas zachęca do tego, byśmy w jedności ducha walczyli. I tak jak to tutaj zrobili i Sacharyci. Oni byli gotowi, aby podejmować walkę. Podejmować walkę, dlatego że wróg był mocny. A Rubenici zamiast zabrać ramię na broń i nie pozwolić, aby wróg niszczył ich naród, wyruszyć walczyć, Rubenici słuchali fujarek. Mnie te fujarki zawsze się kojarzą z tym, jak się otworzy telewizor. Tam nie są fujarki, ale fujary. Tam rzadko kiedy widać człowieka, którego inaczej można określić jak fujarę. No bo co z tej telewizji możemy usłyszeć pozytywnego? Zawsze negatywne rzeczy, zawsze to, co nas denerwuje, A już nie będę więcej o tym mówił. Oni słuchali fujarek. Bracia i siostry, Bóg powołał nas do tego, byśmy mieli wpływ na innych ludzi, byśmy walczyli, byśmy toczyli ten dobry bój wiary, a nie słuchali fujarek. Nie siedzieli bezczynnie, nie byli obojętni, pasywni, nie byli apatyczni, ale byli pełni zapału do pracy dla Pana. Amen. Pełni zapału, pełni Bożego ognia, pełni takiego zaangażowania. Boże, co masz dla mnie? Co mogę dla Ciebie albo dla kogoś innego, dla ludzi zrobić? Do czego jestem powołany? A może masz coś nowego dla mnie? Może jest jakieś zadanie, które mogę zrobić? A Rubenici siedzieli między dwoma owczarniami i tak pięknie grają. Tak dobrze nam się tutaj relaksować. Gwizdali sobie, być może podśpiewywali. A i Sacharyci walczyli o pomyślność swojego narodu, a tamci się relaksowali i debatowali, dyskutowali. Bracia i siostry, Rubenici są dla nas przykładem złym, fatalnym. Nie bierzmy przykładu z Rubenitów, ale chciałbym, byśmy dzisiaj wzięli przykład z Isacharytów, którzy byli gotowi do tego, aby podejmować ten dobry bój wiary, aby się zaangażować wtedy, kiedy jest potrzeba, aby powiedzieć: tak, Panie, oto jestem gotowy. Rano budzisz się, wstaję, umyjesz się, przygotujesz się do wyjścia. Panie, co jest? Co mam dzisiaj zrobić? Jakie jest dzisiaj zadanie przede mną? A może jest jakaś osoba, do której mnie chcesz posłać? Boże, więc słucham. Słucham, Panie, jest ktoś? A Bóg mówi i usłyszymy. Jeśli chodzi o Isacharytów, w pierwszej księdze Kronik, w 7 rozdziale, 5 werset o Isacharytach jest napisane tak. A ich bracia we wszystkich rodach Isachara to rycerze waleczni w liczbie 87 tysięcy, wszyscy wciągnięci do rodowodów. A więc jeszcze raz, ich bracia we wszystkich rodach Isachara to rycerze waleczni. Kusi mnie, żeby wam zadać pytanie, czy chcesz być rycerzem walecznym. Chcesz być, bracie i siostro, rycerzem walecznym? Ja chcę. Chcesz być rycerzem walecznym, czy chcesz jak takie ciepłe kluski żyć tylko w tym chrześcijańskim świecie? Mamy być rycerzami walecznymi, bracie i siostry. Rycerz waleczny to ktoś, kto podejmuje trud, kto naraża swoje życie, kto pojedzie do Afganistanu, a może zajmie się bezdomnymi, a może jeszcze coś innego zrobi. I ten fragment przedstawia nam piękną cechę Isacharytów, rycerzy waleczni. A w 12 rozdziale, 33 wersecie pierwszej księgi Kronik jeszcze jest jeden werset o Isacharytach. Z
i Sacharytów, dobrych znawców stosunków, wiedzących, co ma czynić Izrael, 200 dowódców i pod ich rozkazami wszyscy ich współplemieńcy. A więc ta kolejna piękna cecha i Sacharytów, to opisana tutaj, to dobrzy znawcy stosunków, wiedzących, co ma czynić Izrael. I Sacharyci, wiecie, co oni mieli? Oni mieli Boże objawienie. I Sacharyci mieli Boże światło. I Sacharyci mieli Boże prowadzenie. I Sacharyci byli gotowi do tego, aby podejmować walkę. I bracie i siostro, niezależnie czy masz lat 15 czy 70, jeśli wierzysz, że Bóg mówi, to Bóg będzie mówił do ciebie wtedy, kiedy będziesz walczyć. Jeśli będziesz tylko siedzieć, to nie poznasz tych dobrych, nie będziesz wiedział, co ma czynić Izrael. Dlatego, że Duch Święty mówi do ludzi zaangażowanych. Duch Święty nie mówi do ludzi, którzy siedzą i nic nie robią, do ludzi wierzących. Duch Święty mówi do tych, którzy mówią: Panie, oto jestem gotowy, by Ci służyć. A jeśli nie jesteś gotowy, by służyć Bogu, jeśli nie jesteś gotowy, czy gotowa do tego, by poświęcić swoje życie Bogu, być może modlisz się: Panie, mów do mnie, ale Pan do ciebie nie mówi. Więc powiedz: Boże, ja chcę się zaangażować, ja chcę służyć, ja chcę pracować, ja chcę podejmować kolejne kroki, aby głosić Ewangelię, aby pomóc komuś. I ciekawe jest to, że właśnie o Isacharytach jest napisane, że to byli dobrzy znawcy stosunków, wiedzący, co ma czynić Izrael. Jakie piękne to, prawda? A kto nam może objawić, co mamy czynić? Bóg może objawić. Ale jeszcze raz to podkreślę, Bóg objawia tym, którzy są zaangażowani. Bóg nie objawi niczego dyziowi marzycielowi, który tylko siedzi na łące i się relaksuje. Bóg nie objawi niczego Rubenitom, którzy siedzą i słuchają fujarek i są bezczynni i prowadzą długie rozważania. Bóg objawi to, co mamy czynić tym, którzy są gotowi, by powiedzieć do Boga: tak, Panie, jestem gotowy, niezależnie od tego, ile mnie to będzie kosztować, niezależnie od tego, czy będę musiał cenę za to zapłacić, Panie, chcę Tobie służyć. I jeszcze jedno jest napisane o Isacharytach. W trudnym czasie mieli nieustraszone serce. Piękne, prawda? Trudne zadania czasem stoją przed nami, ale Isacharyci tym się charakteryzowali, że mieli nieustraszone serce. Kochani bracia i siostry, żyjemy, myślę, że w to wierzycie, w czasie ostatecznym i jest to naprawdę trudny okres. Ja kiedy myślę o politykach, jak oni się tam szamoczą i nie wiedzą, w którą stronę pójść, teraz się martwią, bo wybrali pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych i większość ludzi jest zmartwionych, ale przecież jest nasz Bóg. Oni niczego nie są w stanie zrobić. W tym czasie ostatecznym Słowo Boże nam mówi, że bezprawie się rozmnoży. Czytamy, że miłość wielu oziębnie. A co my mamy zrobić? My mamy zrobić to, czy nie pozwolić na to, aby miłość nasza oziębła. Mamy nie pozwolić na to, abyśmy stali się biernymi, abyśmy się stali letnimi, abyśmy byli jak Rubenici, ale Bożym pragnieniem jest to, abyśmy byli gotowi do tego, aby podejmować kolejny trud, kolejne zadanie, gotowi do tego, aby wypełniać Bożą wolę. I jednym z największych niebezpieczeństw dla Kościoła w czasie ostatecznym, kiedy będą różne ataki na Kościół, będzie właśnie to, co wyróżniało Rubenitów. A po co tam? A po co się w to zaangażować? A po co? Letniość, bierność, ociężałość, brak zaangażowania, pasywność w dążeniu do jakiegokolwiek celu i tylko nieustanne być może debatowanie, a może plotkowanie, a może nawet oskarżanie tych, których działają. Ja to mówię z doświadczeń nie z Cieszyna, ale z Gorzowa. Teraz jak ja słyszę, że na przykład jakaś siostra mówi tak: a po co się tam zajmować tymi bezdomnymi? Wiecie, ja od razu idę od niej, bo mi to od razu ciśnienie podnosi, a nie chcę, żebym miał ciśnienie jakieś zbyt wysokie. Nie chcę. Są ludzie, którzy się angażują, a są też tacy: a po co się też tam tym zajmować? I są takimi zniechęcaczami. Ja od takich zniechęcających od razu odchodzę, bo musiałbym prawdopodobnie coś powiedzieć, co byłoby niekoniecznie miłe i przyjemne. Bracia i siostry, z łaski Bożej, my, ty siostro,
Ty, bracie, ty jesteś żywą reklamą Jezusa Chrystusa. My jesteśmy żywymi reklamami Jezusa Chrystusa w naszym środowisku. Jest pytanie, czy tą reklamę będzie widać, czy to światło będzie świecić. Jest pytanie, czy się zaangażuję, czy może będę taki sobie jakoś tam do tego przyjścia Pana Jezusa przetrwam. Bóg szuka ludzi, którzy mają serce płonące, którzy mają serce otwarte dla Niego, którzy są gotowi powiedzieć: Boże, nieważne, ile mnie to będzie kosztować. Ważne jest to, aby wypełnić wolę Twoją. Wiecie, w tym okręgu zachodnio-wielkopolskim myślę, że połowa pastorów mi mówi: a po cóż ci było potrzebne do szczęścia tamte żary, ten cały bałagan, który tam był? Bo było trochę bałaganu. Ja mówię, do szczęścia mi to naprawdę nie było potrzebne. Ale co byś zrobił, gdyby ci Bóg powiedział: zajmij się tym? Co byś zrobił? Mi Bóg tak powiedział: zajmij się tym. Ja wiedziałem, że to jest związane z niesamowitymi trudnościami i problemami, ale co, jeśli Bóg mówi: zajmij się tym? Można to zignorować i powiedzieć: a mnie to nie interesuje. Ale można zrobić coś, pomimo tego, że to będzie kosztować wiele wysiłku, wiele też nerwów i takiego stresu, jednak można powiedzieć: Boże, okej, jeśli Ty tego chcesz, to ja wierzę, że skoro Ty to powiedziałeś, to Ty to doprowadzisz do końca. Dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, że mamy projekty rozliczone w Urzędzie Marszałkowskim, że mamy oddane ten cały ośrodek i tam zbiorniki pokopalniane, mamy oddane do użytku, wszystko jest. Wszystko się udało. Bogu chwała za to, a przeżyłem w tym okresie wiele niesamowitych rzeczy, niesamowitych cudów, rzeczy, które nagle z nieba spadły. Oczywiście problemy ciągle jeszcze są, o to też możecie się oczywiście modlić, ale ja chcę powiedzieć, mówiąc o tym, chcę służyć Bogu. Chcę służyć Bogu. Nie chcę siedzieć między tymi dwoma owczarniami i słuchać tylko fujarek, i słuchać tylko jakichś opowieści, albo czytać książek z Argentyny albo z Brazylii o przebudzeniu. Bo tak się może skończyć. Kiedy będziemy obojętni, kiedy będziemy letnimi, nie zaangażujemy się, to będziemy chcieli tylko czytać książki. A czy nie lepiej byłoby coś przeżywać? Czy nie lepiej byłoby tego, co jest w tych książkach napisane, tego doświadczać? A więc, bracia i siostry, Bóg szuka ludzi, którzy mają płonące serce dla Niego i Bożym pragnieniem jest to, aby każdy z nas był pełen zapału do pracy dla Pana. Jesteśmy armią Chrystusa, która powinna mieć wpływ na swoje środowisko. Słowo Boże nam mówi w Dziejach Apostolskich, że my mamy słowa, które darzą życiem. Tam jest napisane, że apostołowie głosili słowa, które darzą życiem. Słowo wypowiedziane, bracie, siostro, przez Twoje usta może kogoś obdarzyć życiem, może kogoś podnieść z największego cierpienia, może podnieść go z depresji, może spowodować, że nagle ktoś zobaczy zupełnie inny świat. Twoje słowo albo też Twoja postawa. Na zakończenie przypomnę taką historię z pierwszej księgi Samuela, z 16 rozdziału. Tam jest historia o tym, jak Dawid, Bóg wybrał oczywiście Dawida na króla. Przepraszam, to nie jest 16, to jest chyba 30 rozdział. W 16 jest, jak Bóg wybrał Dawida na króla. I potem w 30 rozdziale czytamy o Dawidzie, jak on był w Syklak. Wiadomo, był prześladowany przez króla Saula, więc znalazł się w tym mieście Syklak i tam zebrał jakieś grono wojowników i zaczęli walczyć, poszli walczyć z jakimś wrogiem. Opuścili to miasto Syklak, kiedy po tej walce wrócili, miasto splądrowane, żon nie było, dzieci nie było, tragedia. I Dawid mógł powiedzieć: katastrofa, już się teraz nic nie da zrobić. Boże, dlaczego to zrobiłeś? Mógł mieć pretensje do Boga. A potem jeszcze czytamy, że wszyscy wojownicy, którzy z Dawidem byli przeciwko niemu, to ty winieneś za to, że żony nam uprowadzili, że dzieci nam uprowadzili. A Dawid poszedł do Pana i pyta się Pana: Panie, czy mam ruszyć za tą zgrają? Wiecie, bardzo mi się to słowo podoba, zgraja. Czy mam ruszyć za tą zgrają? A Bóg do niego mówi: ruszaj za nimi i ich dogonisz. Na pewno ich dopędzisz.
I Dawid, nie wiem, jakimś cudem mu się udało skrzyknąć tych wojowników, którzy z nim byli, którzy przeciwko niemu zaczęli występować. Coś im tam, musiał im powiedzieć jakieś słowa wiary, słowa nadziei i wyruszył, aby odzyskać te swoje żony, te swoje dzieci. Ruszyli w pościg i odzyskali swoje żony i swoje dzieci. Mogli być załamani, mogli być przygnębieni, mogli być po prostu kompletnie w depresji. Ale Dawid wiedział, co zrobić. Dawid poszedł do Pana, a Bóg go dalej poprowadził. Bracia i siostry, życzę wam z całego serca, z całego mojego serca, każdemu z was życzę, żebyście byli gorącymi nieustannie do ostatniego tchnienia waszego życia. Gorącymi dla Pana. Nie siedź, bracie, siostro, bezczynnie. Nie słuchaj tylko fujarek, ale powiedz razem z Isacharytami: Panie, ja chcę walczyć. Ja chcę się modlić, ja chcę poświęcić czas na to, aby wołać do Boga za innymi, a jeśli Boże chcesz, to użyj mnie. Jestem gotowy się poświęcić, jestem gotowy do tego, aby wypełnić Twoją wolę, aby wypełnić Twój plan. Pan Jezus wypełnił wolę swojego Ojca do końca. My do końca jej nie wypełnimy, bo jesteśmy ułomnymi ludźmi, ale dzisiaj możemy powiedzieć: Panie, użyj mnie. Amen.